Cześć, tutaj Brzesik, jest to kanał Just Freestyle, a to kolejny film z serii Zdrowy Freestyler. Dzisiaj ze mną jest mój trener z Czaplinka, kiedy byłem jako obozowicz, to Darek był moim trenerem piłki nożnej. Teraz przejąłem jego rolę jako trener w Czaplinku. Ale Darek, powiedz, czym się teraz zajmujesz? Cześć Michał, w ogóle, witam serdecznie. Słuchajcie, Michał na obozach był, no ciężka sprawa w ogóle z gościem. Oczywiście żartuję, wszystko było jak najbardziej okej. No ciekawa historia, bo poznaliśmy się jak byłem właśnie trenerem piłki nożnej na obozach w Czaplinku. Michał przyjechał, był zajawiony wtedy piłką nożną. Także w ogóle no zaprzyjaźniliśmy się w następnym roku. Pamiętam, że zawsze z Almaturu opowiadano mi, że właśnie mama Michała dzwoniła, pytała, kiedy ja będę, żeby Michał mógł przyjechać. No i tak się gdzieś tam zgadywaliśmy, łącznie z tym, że doradzałem Michałowi w tym, w jakichś tam klubach piłkarskich, jak to zawsze młody chłopak. Natomiast czym się zajmuję? No już od dłuższego czasu zajmuję się przygotowaniem motorycznym profesjonalnych sportowców. Obecnie jestem trenerem kadry zajmuję się właśnie przygotowaniem motorycznym w dwóch kadrach olimpijskich. Przygotujemy się właśnie do Igrzysk Olimpijskich, w trakcie jesteśmy dosyć intensywnego przygotowania. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że uda nam się pojechać do Tokio. Oprócz tego no, trenowałem motorycznie wielu sportowców znanych, tenisistów, piłkarzy nożnych, zawodników MMA. Tak może pokrótce, na czym polega przygotowanie motoryczne? Są to wszystkie te cechy, które Wam pomagają osiągnąć sukces, czyli szybkość, zwinność, wytrzymałość, koordynacja, wytrzymałość szybkościowa, połączenie tych cech w taki sposób, żebyście uzyskali najlepsze wyniki sportowe w swojej dyscyplinie, to mniej więcej tak po dużym skrócie i uproszczeniu mogę określić tym, czym się zajmuję obecnie. No tak, wracając do tego Tokio, to jest dobrze znany wśród freestylerów, bo tam Szymon Skalski został mistrzem świata. No to o tym bardziej. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będziemy z tymi mistrzami olimpijskimi. Także oby się udało. A dlaczego tutaj jest Darek? Zaprosiłem Darka, by opowiedział nam nieco właśnie o tej części motorycznej. A pierwsze pytanie to jest takie, czy można trenować freestyle wyczynowo i mieć bardzo dobry poziom, tylko i wyłącznie z piłką, nie przejmując się niczym innym? Oczywiście, że można. Słuchajcie, to jest tak, jakbyście mieli pistolet, włożyli jedną kulę i co pewien czas kręcili i przykładali sobie do głowy. Mniej więcej tak bym to najprościej powiedział, czyli generalnie no da się do momentu, gdy ta kula nie wystrzeli, czyli do momentu, gdy nie zrobicie sobie krzywdy, nie spowodujecie jakiegoś urazu, jakiejś kontuzji. Trenując jakąkolwiek dyscyplinę fizyczną, jakąkolwiek dyscyplinę sportu, bez przygotowania ogólnego, motorycznego, bez wzmacniania swojego organizmu, no jest to proszenie się o kontuzję. Kontuzja to jest jedna rzecz, która no jest praktycznie pewną rzeczą, jest tylko kwestią czasu, kiedy tylko bawiąc się samą piłką, wykonując triki, kiedy się jej, że tak powiem, doczekacie. Myślę, że jeżeli jeszcze z Was jeszcze nie mieliście jakiejś poważniejszej kontuzji, no to niestety omijając trening ogólnorozwojowy, no to jest kwestia czasu, że niestety, ale ją złapiecie. Nie chcę tutaj Wam krakać ani Was straszyć, no właściwie chcę Was straszyć, bo jeżeli Was nastraszę, to mam nadzieję, że weźmiecie sobie to do serca i zaczniecie się pod tym względem przygotowywać, bo te urazy to nie jest tak, że mam kontuzję i ona znika, tylko to pozostaje ślad w naszym organizmie. Pewne struktury ciała się skracają, nasza dynamika się gdzieś tam zmniejsza, ten punkt jest czasem bardziej podatny. Jeżeli jest to uraz tkankowy na przykład, czy tam jakiś na przykład więzadłowy, to jest już niestety, czujesz to do końca życia i tracisz pewne swoje umiejętności, które teraz masz. Gdzieś tam na przykład pewne triki wykonujesz wolniej, wykonujesz z pewnym dyskomfortem i bólem. Dlatego mega istotne jest, aby skupić się na treningu wzmacniającym. Takim, który pomoże wzmocnić Wasze grupy mięśniowe. Przykładowo, nie wiem, dam Wam przykład, robicie jakieś tam triki, czy jakąś tam serię trików i w pewnym momencie na przykład robicie coś wolniej, spada Wam szybkość tego wykonania. To jest właśnie wszystko to, czym ja się chcę zająć i chcę na tyle dobrać te ćwiczenia i Wam pomóc, abyś na przykład przez całą prędkość triku był w stanie wykonywać to samo. Na przykład może być też problem, że nie wiem, mamy trzy wejścia i na trzecim wejściu jestem dużo słabszy niż na pierwszym, nie? No i tu ja dobieram tak odpowiednie ćwiczenia i trening, abyś w tym trzecim wejściu był równie szybki, albo inaczej, albo żebyś był gotowy, jeżeli turniej jest na trzy wejścia, to Ty masz być gotowy na pięć wejść na pełne 100%. Także tym się zajmuje ten trening i bez tego samą dyscypliną jest, samym freestylem jest to dosyć trudno osiągnąć. To jest pierwsza rzecz, czyli unikanie kontuzji. A druga mega istotna rzecz to jest to, że jeżeli chcesz być szybszy, chcesz być, tak jak przed chwilą wspomniałem, wytrzymalszy, chcesz zrobić postęp we freestylu,
to musisz zwiększyć swoje umiejętności, skille w poszczególnych cechach motorycznych. Jeżeli jesteś nagle silniejszy, jeżeli jesteś nagle szybszy, jeżeli jesteś nagle bardziej wytrzymalszy, to automatycznie twój poziom rośnie. Nie wiem, no mogę to porównać do dyscypliny, na przykład do piłki nożnej, pewnie nie wiem, czy tam się kochacie z piłką, czy nie, z piłkarzami, ale różnie to bywa. No jeżeli jesteś szybszy na boisku, na przykładowo, nie wiem, biegasz na 15 metrów, dajmy 2 sekundy, a po pewnym treningu biegasz 1,9 treningu, jesteś szybszy, szybciej dobiegniesz do piłki, możesz w sytuacjach, kiedy obrońca ci wybił tą piłkę, dziupnąć ją i nagle strzelić bramkę, także ten postęp jest ogromny. Nie znam żadnej dyscypliny sportu, która na wysokim poziomie rozwoju nie prowadzi przygotowania motorycznego. Jest takie jakby 5 cech treningu, na których się zwraca uwagę i nie jest to istotne, co jest najważniejsze, natomiast wszystko jest mega ważne i składa się tak jakby na stół z 5 nogami. Pierwsze to jest przygotowanie techniczne, czyli to, co cała wasza technika, wszystkie te triki i tak dalej. To jest bardzo ważna pierwsza odnoga. Drugie to jest przygotowanie motoryczne, czyli praca nad siłą, szybkością, wytrzymałością. To, o czym mówiliśmy. Trzecie to jest dietetyka. Wyobraźcie sobie, że jesteście takimi samochodami, że jesteście na przykład samochodem Ferrari, jesteś przykładowo mistrzem świata we freestylu, a wcinasz chipsy, hamburgery, McDonaldy. No to tak jakbyś do Ferrari wlewał olej opałowy albo coś podobnego, nie? A wyobraź sobie, że jeszcze jesteś przykładowo, nie wiem, Volkswagenem Passatem, a wlewasz najlepszego rodzaju paliwo, także z czasem twoje postępy są coraz większe i z Passata zamieniasz się przykładowo na Porsche albo Ferrari, ale jeżeli będziesz cały czas lał do Porsche słabą benzynę, no to niestety, no, nie osiągniesz tego, co byś chciał. Także przygotowanie dietetyczne i czwarty punkt to jest przygotowanie psychologiczne, czyli to jest też mega istotne, o tym tu oczywiście nie będziemy mówili, bo będziemy sobie, wchodzimy tak jakby w przygotowania, no, w osobę psychologa czy trenera mentalnego. No i piąty punkt, ostatni, jest to odnowa biologiczna, czyli trzeba pamiętać o tym, co jest też mega istotne, że postępy w waszym treningu sportowym robią się na treningu, ale najważniejszy jest odpoczynek. Jeżeli ten postęp fizyczny, to, że na przykładowo, nie wiem, Michał, jaki jest jakiś taki super trik, który chciałbyś się nauczyć teraz? Patw. Jak to wygląda? Co ci pokazywałem? Trójkołowy. Trzy kółka, jedną nogą. I słuchajcie, wystarczy na przykładowo, robisz dwa kółka, nie? I kwestia, zrobiłeś dwa kółka, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, powtarzałeś to 15 razy, następuje 2-3 dni odpoczynku i nagle wchodzisz, robisz od strzała 3 kółka. No to się samo z siebie nie robi. To jest właśnie ten moment, w którym nastąpił trening, bardzo mocny bodziec, zmęczenie. Organizm się adoptuje do tego wysiłku i nagle za 72 godziny robi pełnego trójkołowca. I nagle wow, skąd to się wzięło? Z nieba. No nie, brzydko powiem, z dupy nie z nieba. No samo się nie zrobi, także na tym to polega. Ale przykładowo w tym samym okresie zrobiłbyś dzień przerwy i powtarzałbyś tego, próbował zrobić trójkołowca, to wysoce prawdopodobne jest, że zamiast trójkołowca ledwo byś dokręcał dwa, nie wiem, mogę tu mówić, nie znam się do końca na dyscyplinie, dwa koła, bo niestety mięśnie są zmęczone, układ nerwowy jest zmęczony, także trzeba znać, trzeba o tym czytać, bo jest takie bardzo słynne przysłowie wśród sportowców profesjonalnych, zawodowych, że trenować trzeba przede wszystkim mądrze. Ciężko to raz, ale mądrze. Jeżeli ktoś trenuje ciężko, a nie mądrze, to no niestety nie daje mu to takiego efektu, jakby chciał i zamiast wzrostu formy, jest spadek tej formy. Dobrze, no to kolejne pytanie mam. Czy freestyler powinien chodzić na siłownię? A jeśli już chodzi na siłownię, czy ma pakować mięśnie na takiego koksa? Czy to w ogóle idzie w parze z takim sportem jak freestyle football? No super pytanie. Generalnie nie powinno to tak działać. Przygotowanie motoryczne i przygotowanie was do waszej dyscypliny. Moim celem jest to nie, żebyście wy, nie wiem, na klatę wycisnęli stówkę, no chyba, że ktoś ma takie ambicje, to mogę mu w tym pomóc. Natomiast to nie jest wam potrzebne. Wam chodzi o to, żeby wykonać dany trik, żeby zrobić to, czego się chcecie nauczyć, a ja tak mam dobrać ćwiczenia fizyczne, tak was wzmocnić wasze mięśnie, poprawić ich szybkość, żebyście to wykonali. Natomiast budowa zbytniej masy mięśniowej, czyli ćwiczenie na zasadach bodybuilding, gdzie wykonujecie określoną ilość powtórzeń mającą na celu wzrost masy mięśniowej, do końca wam nie jest potrzebne. Co jest tak, jeżeli robicie maksymalną siłę i ten mięsień urośnie za bardzo, to niestety szybkość wykonywanych ruchów wasza spada. A jest udowodnione też to, że niestety maksymalna siła, czy siła generalnie, może inaczej, siła i wzrost masy mięśniowej powoduje delikatne osłabienie koordynacji. Także raczej unikałbym pakowania jakiegoś zbędnego masy
mięśni. Poza tym to samo musicie ten ciężar potem dźwigać, jeżeli jakieś macie podskoki na jednej nodze, stanie na rękach, różnego rodzaju triki, które są wam potrzebne, to spróbujcie sobie doczepić tak 3-kilogramowy worek i zrobić to samo z tym 3-kilogramowym workiem. Zobaczycie, i to jest na przykład to samo, zbuduje 3 kg masy mięśniowej. O ile masa mięśniowa jest jeszcze małym problemem, a o ile na przykład przytyjecie 3 kg, to jest już naprawdę i spada wytrzymałość, i spada szybkość, no bo macie 3 kg na sobie. Zachęcam do spróbowania sobie tego na sobie. Natomiast dopuściłbym, to wszystko jest kwestią też indywidualną. Jeżeli jest na przykład sportowiec, który jest bardzo szczupły i jest chudziutki i brakuje mu gdzieś tam siły na przykład na zawodach, w jakichś trikach, to wtedy jak najbardziej można starać się tą masę mięśniową budować. Natomiast tu też, tak jak mówię, wszystko jest indywidualne. Trzeba zwrócić na przykład na wiek takiej osoby, na jej typ budowy. Niektórzy mają taki typ budowy, to są osobami szczupłymi, gdzie masa mięśniowa nie jest za duża. Niektórzy są na przykład w wieku, nie wiem, 18-19 lat, ten wzrost masy mięśniowej jeszcze nastąpi. Także tutaj samemu raczej bym się na waszym miejscu nie porywał na takie decyzje. Lepiej poradzić się z jakimś dobrym, fachowym trenerem. Słuchajcie, zawsze można napisać, postaram się jak tylko będę mógł wam pomóc i doradzić. Podsumowując, sztucznie nie budujemy masy mięśniowej. Mięśnie budujemy podczas treningu, który ma wam pomóc w freestylu. Natomiast jeżeli potrzebna nam jest siła, szybkość, a nie mięśnie, które ważą zbyt dużo czasami. No co, jeśli chodzi o takie ćwiczenia, to pokażemy je w następnym odcinku z Darkiem. To skoro mamy nie trenować jak hardkorowe koksy, lepiej nie. W jaki sposób trenować, by właśnie wzmocnić tę siłę, wytrzymałość, to wszystko co potrzebne jest we freestylu. Czy to na trenowaniu na siłowni, w zaciszu domowym, czy w ogóle są takie treningi? Słuchajcie, no wszystko tak jak mówię jest kwestią indywidualną i tu samemu czasem jest sobie z tym ciężko poradzić. Warto sobie gdzieś tam może, tak jak mówiłem, nawiązać współpracę z jakimś trenerem, tylko no tak jak mówię, jest to dosyć, trzeba naprawdę znaleźć dobrego trenera, bo z racji tego, że ten rynek jest duży, no trzeba uważać, musicie znaleźć kogoś, z kim się zrozumiecie, kto będzie rozumiał waszą dyscyplinę sportu i który wam pomoże w osiągnięciu sukcesu. Generalnie w sporcie, tak jak mówiłem, wszystkie ćwiczenia mają być po coś. Unikamy raczej ćwiczeń takich ładnie nazywanych jednostawowych lub izolowanych, gdzie na przykład siedzę i cisnę bicka gdzieś tam na ten, albo cisnę triceps. Te ćwiczenia, tak jak mówię, no, są w porządku w pewnym momencie, natomiast można zrobić dużo skuteczniejsze ćwiczenia, tak zwane na podstawie treningu funkcjonalnego, czyli trenujemy daną funkcję, wzmacniając mięśnie. To jak Michał powiedział, będzie odcinek o tych ćwiczeniach, będziecie sobie mogli je zobaczyć. Są to ćwiczenia, które muszą być dostosowane pod was, pod wasze słabsze punkty. Natomiast gdybym miał doradzić przykładowo, no mówię, nie macie kaski na trenera, nie macie odpowiedniego trenera. Da się to zrobić samemu. Są kluby fitness, jest tego dosyć dużo, nawet w małych miejscowościach. Znajdź sobie odpowiednie zajęcia z treningu funkcjonalnego grupowego. Czyli przykładowo jest trener, który prowadzi zajęcia grupowe. Nie mówię tu o fitnessie, że będziecie tam skakali i jakieś tam zumba, taneczne formy zumby wykonywali, chociaż w waszym przypadku zumba jest jak najbardziej chyba korzystna, bo koordynacyjnie, wytrzymałościowo naprawdę polecam, jak ktoś wśród 29 pań w grupie na 30 miejsc się odnajdzie, jak najbardziej myślę, że to może pomóc i poprawić. Natomiast są zajęcia takie, jak na przykład zajęcia grupowe systemu podwieszanego, który najprostszej można go nazwać TRX-em, ale są też nie TRX-y, ale wyglądające bardzo podobnie. Na zasadzie nazywa się to system podwieszany z taśmami wiszącymi, gdzie można wykonać mnóstwo ćwiczeń wzmacniających, funkcjonalnych, które wam pomogą was wzmocnić. Są zajęcia z kettlami. Kettlebells się nazywają, gdzie też można wejść w zajęcia grupowe. Zajęcia grupowe mają o taką przewagę, że jest tam jeden trener, jest tam kilkanaście osób. O motywację jest dosyć prosto, bo wszyscy ćwiczą, nie możesz sobie nagle stanąć. Zostaniesz skasowany zaraz z spojrzeniem trenera, czemu nie ćwiczysz. I o tyle, że trener też jest w stanie gdzieś tam poprawić was technicznie. Zajęcia te trwają zazwyczaj 50 minut do 55, do godziny. A czy niepełnoletnie osoby tam mogą wchodzić? Z niepełnoletnimi zależy od klubu. Zazwyczaj jest tak, że powyżej 16 roku życia mogą wchodzić, a poniżej jest to różnie. Natomiast zawsze jesteście się, musicie się zapytać w klubie o zgodę. Pewnie rodzice muszą coś tam podpisać. Wszystko zależy od klubu, do którego będziecie chodzili. Kolejnymi zajęciami jest na przykład crossfit. To już jest dosyć forma mocniejsza, mega fajna, mega też, tak powiem, skomplikowana. Czy skomplikowana, może to jest już, tak powiem, wyższy poziom. Jeżeli znajdziecie naprawdę dobre zajęcia crossfitowe, gdzie poprowadzą was od samego początku, wasz poziom we freestylu wystrzeli naprawdę dużo wyżej, bo
powzmacniają was w bardzo duży sposób. Także podsumowując, nie wiem, system podwieszony kettlebells, w późniejszym etapie crossfit lub jakieś inne zajęcia wzmacniające, gdzie jesteście w stanie podnieść ten swój poziom wytrzymałości, szybkości i innych cech motorycznych. A takie programy treningowe na przykład z YouTube'a, z internetu? No super pytanie. Słuchajcie, jest to fajne pod warunkiem, że umiesz już technicznie ćwiczyć, znasz swoje ciało, ktoś się tego nauczył. Jeżeli siedzisz przed internetem, włączysz sobie YouTube'a i zaczynasz ćwiczyć, gwarantuję, zresztą jak widziałem, jak Michał przyszedł, mimo że Michał jest mega świadomy i ogarnia wszystkie dużo ćwiczeń, to jak spotkaliśmy się osobiście, to poprawianie jest kilka rzeczy. Jest zawsze gdzieś tam, tu źle biodro, tu źle napięte, tu nie napięte. Oglądając z internetu, z YouTube'a plany treningowe, jestem przekonany, dam sobie lewą rękę uciąć, że prawą piszę, zostawię sobie prawą, że będziecie te ćwiczenia wykonywali nie w pełni dokładnie. Także okej, zgodzę się na takie plany, ale idź na początku do klubu fitness, na zajęcia, poucz się pół roku poprawnego przysiadu, poprawnego martwego ciągu, poprawnej formy napinania mięśni brzucha przy ćwiczeniach, ustawienia pozycji wyjściowej i wtedy jak najbardziej świadomie jesteś w stanie i dobrze te ćwiczenia z YouTube'a zrobić. No to chyba było tyle na ten odcinek. No temat rzeka, Darek naprawdę merytorycznie wszystko nam wyjaśnił. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, które w przyszłości, jeśli spotkam się z Darkiem, będziemy nagrywać coś, chcielibyście jakąś odpowiedź, to napiszcie w komentarzach. To chyba było na tyle, ten odcinek no, wyszedł nieco długi, ale myślę, że ta wiedza wam się naprawdę bardzo przyda. Dzięki ci, Darek. Dzięki, pozdrawiam i trzymam kciuki za was. I pamiętajcie, po prostu trenujcie.